Cześć, witam Ciebie serdecznie na moim kanale w kolejnym wideo. Mam na imię Mariusz i dzisiaj spojrzymy na, na statystyki przez ostatnie 3 miesiące. Także, jeśli jesteś zainteresowany, zostań ze mną do końca i zaczynamy. Na wstępie yy, chciałbym Tobie powiedzieć yy, o pewnej zmianie. Która nastąpiła? Ja używam takiego rozszerzenia do chroma, które się nazywa Keywords Everywhere. W pierwszym wideo z cyklu zarabiania w internecie, jak zarabiać na YouTubie, powiedziałem, że jest to narzędzie darmowe, ponieważ tak było. Natomiast zmienili to i Keywords Everywhere od jakiegoś miesiąca jest płatny. Także możesz kupić odpowiednio kredyty. Za odpowiednią wartość dolarów. Tu masz zakładkę Pricing. Jeśli wejdziesz na stronę Everywhere.com to będziesz miał wszystko wyjaśnione. Jak kupić kredyty, możesz zapłacić kartą kredytową, Visa, możesz zapłacić również PayPalem. Także ja tego narzędzia używam cały czas. Jest ono bardzo przydatne, ponieważ pokazuje Ile razy dana fraza została wyszukiwana w przeglądarce Google oraz na YouTubie. Więc dla mnie jako twórcy internetowego jest to bardzo ważne, ponieważ pewne słowa kluczowe, które taguję do swoich wideo, no tak naprawdę trzeba użyć tych najbardziej popularnych. Więc to narzędzie, to narzędzie jest bardziej przydatne. Jak zainstalować, wszystko pokazuję w swoim pierwszym wideo, jeżeli wejdziesz na moją playlistę jak zarabiać na YouTube? tutaj jest to pierwsze wideo, jak zarabiać na YouTube w 2019 roku, YouTube jako prawdziwy biznes. Także odnoszę się do tego wideo, będzie również polinkowane w komentarzach. No to wracamy teraz do typowo statystyk. Zapewne jeśli jesteś YouTubowym twórcą tak samo jak ja, dostajesz co miesiąc e-maile od YouTube'a, z pewnym takim podsumowaniem poprzedniego miesiąca. I teraz mogę tutaj Tobie powiedzieć, jak to u mnie wygląda. Tutaj mamy miesiąc sierpień, czyli od sierpnia. Zyskałem 6 subskrybentów, 369 wyświetleń, 1800 minut obejrzenia, 41 lajków, 22 komentarze, 27 postów i aż 40. 9 udostępnień. Jest to bardzo, bardzo e, ważna liczba. Praktycznie każda z nich. Liczą się subskrypcje, e, liczą się wyświetlenia naszych wideo, miniaturek. Ogromne e, ważne jest e, ile czasu dany widz spędza na Twoim kanale, jak długo ogląda Twój materiał. No oczywiście lajki, komentarze, to wszystko, to wszystko ma znaczenie, ponieważ YouTube jest algorytmem i ocenia to, w jakim stopniu zaangażowania pod Twoim wideo przynosi dana osoba. Czyli jeżeli obejrzy cały materiał, napisze komentarz, da lajka, zasubskrybuje, to są tak naprawdę trzy najbardziej, najbardziej istotne e, rzeczy, które, które można zrobić. Dlatego warto prosić o subskrypcję, o lajki, o komentarz. Tutaj tak naprawdę e, dosyć dużą ciekawostką jest, nawet negatywne komentarze Nadal są odbierane przez YouTube jako komentarze. Jeżeli ty na negatywny komentarz odpowiesz, to nadal jest to plus, że ty jako twórca wchodzisz w relację ze swoim widzem. Także YouTube to ocenia bardzo pozytywnie. Oczywiście no, nie za bardzo należy przejmować się tymi negatywnymi komentarzami, bo zawsze one będą, ale to w ramach takiej po prostu ciekawostki. Czyli tu mamy sierpień i kolejny miesiąc, wrzesień. Tutaj możesz zobaczyć, że w tym miesiącu. Uzyskałem 14 subskrybentów, 450 wyświetlenia, 1343 minuty wyświetleń, 36 lajki, 26 komentarzy, 25 postów oraz 60 udostępnień. Bardzo, bardzo e, za to serdecznie dziękuję. I tutaj kolejny miesiąc, w październiku, tutaj jest data, już jak może zobaczyć, jest zmiana mojego kanału. W październiku e, przybyło 18 subskrybentów, 378 e, e, obejrzeń, wyświetleń, 400, e, 643 minuty, czyli tutaj dosyć znaczny spadek: 17 lajków, 14 komentarzy, 15 postów i 38 udostępnień. Także ten miesiąc, no, można powiedzieć szczerze, oceniam jako e, troszkę gorszy. I ostatni miesiąc tutaj, już za, w listopadzie dostałem maila. 10 subskrybentów, 287 wyświetleń, 526 minut o obejrzanych materiałów, 27 lajków, 10 komentarzy, 11 postów i 11 wyświetleń. Czyli tak naprawdę no, w miesiącu, w listopadzie było to jak najmniej. Tutaj, jeśli mogę Tobie pokazać jeszcze jedną ciekawostkę. Zrobiłem pierwszą reklamę na Google Ads. To jest moje konto, i ta reklama jest już od chyba sierpnia. Jest to film pod tytułem Zarabianie w Internecie Marketing inter Internetowy dla początkujących. Znajdziesz go również oczywiście na moim kanale. I tutaj mogę powiedzieć, nie jest to wcale takie drogie, jak może się wydawać, ponieważ za wczoraj zapłaciłem 8 groszy. Za trzy obejrzenia mojej reklamy. Natomiast 226 osób kliknęło na miniaturkę. Bardzo, bardzo ciekawe narzędzie, które poznaję, analizuję, że tak powiem, codziennie. Jeśli jesteś zainteresowany, aby obejrzeć jakby wideo, jak zrobić taką reklamę, napisz proszę w komentarzu to kanał dla ciebie. Wszystko to, co ciebie interesuje, jeśli chcesz, ja oczywiście o tym powiem. Pokazuję oczywiście, co ja robię, moją strategię, to co ja, w jaki sposób widzę, aby rozwijać swój kanał. Każdy zaczynał od zera i budował swój kanał. I to jest moja główna idea tej playlisty, żeby pokazać krok po kroku, jak buduję swój kanał. Dzięki serdeczne za to, że zostałeś ze mną do końca. Daj łapkę w górę, jeśli Ci się spodobało. Napisz komentarz i zobaczymy się w następnym materiale. Cześć.